Witam Was serdecznie. Nie ma tak, po kilku dniach spędzonych w lesie wrócić do cywilizacji. Gorące prysznice, normalne warunki, gorący posiłek. Słuchajcie, fajnie jest tak po prostu taki wypad sobie zorganizować. Fajnie jest parę dni posiedzieć w tej głuszy. No, warunki mamy tam dosyć odpowiednie. Ale no niestety pogoda nie jest jaka jest, wszyscy widzą. No i właśnie takie powroty są super. No, wszyscy wróciliśmy zdrowi, wszyscy jesteśmy cali i nic nikomu się nie stało. Także super, super było. Teraz za chwileczkę wyjeżdżamy w inne miejsce. No, tu pozdrowienia dla Andrzeja. Widzimy się w piątek, tak jak byliśmy umówieni. Na pewno będzie nakręcony filmik. I teraz pytanko, no, znaczy pytanie. No, nalegacie na to, żeby jak najwięcej tych filmów rzucać. Słuchajcie, w miarę możliwości i tak zamieszczam ich bardzo dużo. Nie wszystkie osoby sobie życzą, żebym po prostu z miejsc, w których jesteśmy, żeby zamieszczać po prostu filmy. No, można te miejsca zidentyfikować, można namierzyć, no ale nie zależy nam na tym do końca, żeby po prostu te miejsca były powszechnie dostępne. Także z miejsc, które pokazałem Wam do tej pory, przez te wszystkie lata 80% zostało zdewastowanych. Także i krypty, i miejsca, które Wam pokazywałem, i skrytki, i część schronów, i okopów, które zniszczył szalony koparkowy. Słuchajcie, przez te 10 lat naprawdę pokazałem Wam bardzo dużo miejsc i tak jak mówię, 80% z nich zostało zniszczonych, 20% jest po prostu procent niedostępnych i niech tak zostanie. I słuchajcie, powrót do cywilizacji, no włączyłem telefon, zacząłem telefon odbierać, zadzwonił kolega z Colorado, no wiadomo, za przysiężenie, no i co się dzieje. No i w pewnym sensie tak jak mówiłem, w momencie, kiedy Joe, jak on tam na nazwisko teraz ma, Joe Biden, czy jakoś tak, słuchajcie, pierwszą decyzję, jaką podjął, to są słowa kolegi z Colorado, to było to, że zaczyna z powrotem finansować WHO. Pierwsza decyzja nowego prezydenta i od razu taka decyzja. I co się dzieje? Od momentu, kiedy on podejmuje tą swoją pierwszą taką decyzję, słuchajcie, z dnia na dzień ilość zarażeń w Stanach zaczyna spadać, że znalazły się szczepionki i nie chcę prorokować, nie chcę wierzyć, że za 2-3 tygodnie, może miesiąc, Stany Zjednoczone będą odnosiły niesamowite sukcesy w walce z zarazą. Że będą wzorowym państwem, że tam kilka miesięcy i po prostu nic nie będzie. Tylko zwróćcie uwagę, znowuż jeden z prezydentów zamyka kranik z kasą dla WHO i co się dzieje? Największa ilość zarażeń, największa ilość zgonów. Przychodzi nowy prezydent, od razu pierwsza decyzja, którą podjął, że odwiesza kasę. I co się dzieje? Cudowne uzdrowienia, no lepsi są po prostu, ta decyzja była lepsza niż nasz ZUS, który potrafi z kaleki w ciągu 2 dni zrobić poprzez komisję człowieka zdolnego do pracy i zabrać mu emeryturę. Czyli cuda się zdarzają. Teraz tylko patrzeć, jak lordowie jej kurewskiej mości tak samo zaczną z powrotem finansować i zaczną wychodzić na prostą. Także to jest polityka, polityka, jeszcze raz polityka. No i zobaczymy właśnie, co nasze polityczne kundelki teraz zrobią, jak odszedł ich pan, jak będą się podlizywali nowemu panu. Wiadomo, że ten nowy nie będzie zainteresowany takim mało znaczącym partnerem w interesach, jakim jesteśmy my, a naszym właśnie kundelkom politycznym pomieszało się w głowach, że my jesteśmy partnerem wielkim Ameryki i sojusznikiem, także no zobaczymy. Przyszłość pokaże. Tak jak cały czas Wam mówiłem właśnie o tym od samego początku, żeby się nie bać, żeby patrzeć po prostu z optymizmem na tą całą sytuację. Przede wszystkim nie dosięgły nas sterty trupów na ulicach, nie dosięgły nas jakieś masowe pomory, że tak jak było w średniowieczu, czy w XIX, XVIII wieku, albo Hiszpanka słynna, która dziesiątkowała ludzi, słuchajcie, czegoś takiego nie doświadczyliśmy. Doświadczamy zupełnie teraz nowej patologii, bo ja już inaczej tego nie nazwę, właśnie załamania zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Ta cała izolacja, ten cała walka nie wiem nawet jak to nazwać, bo używanie słów takich ciężkich właśnie jak ciężka zaraza, to też jest nie na miejscu. Po prostu to, co dzieje się teraz z dziećmi. Kolega, no nie jeden kolega właśnie ma dzieci właśnie w takim wieku, że one zostały odizolowane, siedzą w swoich pokojach, są pozostawione tylko między sobą a komputerem. Dochodzi do izolacji tych dzieci. Jest to po prostu choroba psychiczna już. To jest coś strasznego.
dzieci 7, 10, 12, 13-letnie, słuchajcie, pozbawione kontaktu z rówieśnikami, pozbawione możliwości wyjścia na dwór, pozbawione możliwości uczestniczenia w życiu właśnie takich młodych ludzi. One się najbardziej kształtują właśnie, niejednokrotnie obserwowałem to prowadząc zajęcia różne z dziećmi, że to je kształtuje, to je buduje, to je podnosi do góry, to je motywuje do działania. A teraz są tylko zdane i wyłącznie na podziały. Przede wszystkim podział, ten, który jest w internecie, przede wszystkim są ofiarami hejtu. Są ofiarami nie tylko hejtu, ale po prostu takiej dyskryminacji. A ten hejt dziecięcy, słuchajcie, ja doświadczyłem hejtu w swoim życiu, wiem co to znaczy. Tylko po mnie to spłynęło jak po kaczce, no ciężko było przez pewien moment przyzwyczaić się do tego, no bo hejterzy używają czego? Siły najsłabszych, broni najsłabszych, czyli wulgaryzmów. Człowiek nie jest przyzwyczajony do tego, że ktoś wylewa na niego pomyje najgorszej kategorii, pisze po prostu totalne bzdury i wysyła to do innych. No, mi się udało z tego wyjść, ale taki młody człowiek poddany takiemu hejtowi, to jest po prostu coś strasznego. Młodzi ludzie zaczynają masowo popadać w histerię, w depresję. No i teraz właśnie współczynnik samobójstwa. Ktoś ostatnio powiedział, że więcej ofiar samobójczych będzie niż ofiar tej całej hucpy związanej z tą całą epidemią. Także masowe, słuchajcie, jest podejście nie tylko młodych ludzi, to już jest na skalę masową właśnie próby odebrania sobie życia. To jest po prostu tragiczne. Rozmawiam właśnie ze znajomymi i niestety tych młodych ludzi w taki sposób, jak teraz możemy, jak żyjemy teraz, nie da się ich po prostu wyciągać z tego. Jeżeli mamy możliwość tylko gromadzenia się do 5 osób, to zapomnijmy o tym, że gdzieś tą młodzież zabierzemy, gdzieś będziemy po prostu w lesie czy na otwartej przestrzeni mogli coś dla nich zrobić. Ta młodzież jest po prostu skazana. Ktoś powiedział, że to jest pokolenie stracone i być może to się sprawdzi. To może się okazać w pewnym momencie niestety prawdą. I teraz jak z tym walczyć? Jak temu zapobiegać? Nie ma żadnej recepty. Nie ma na to żadnego leku. Gdzieś tam nasi pizmeni wymyślają jakieś tam miliony na potrzeby tworzenia psychiatrii dziecięcej. No to jest po prostu, słuchajcie, masakra. No lekarstwo na wirusa okazuje się gorsze niż ten cały wirus, czyli ta cała izolacja, słuchajcie. No to jest przerażające. Nie wiem, po prostu jak to się wszystko skończy, ale będzie szykuje nam się przez najbliższe lata, słuchajcie, chowanie pokolenia neurotyków. Ludzie, którzy są pozbawieni właśnie kontaktu z innymi ludźmi, wariują. Na tym pracowali i niemieccy, i rosyjscy, i angielscy, i amerykańscy naukowcy. Właśnie badali wpływ izolacji na człowieka. Zwróćcie uwagę, że teraz zostaliśmy, no my jako Polacy, można powiedzieć, że na tle całej Europy mamy luzik. Możemy sobie wychodzić z domu, możemy pójść do lasu, możemy sobie na różne sposoby czas jakoś wypełniać. Wiadomo, jest kryzys teraz związany z pracą, no ale w porównaniu z Grekami, Niemcami, Hiszpanami czy Brytyjczykami mamy naprawdę nieźle. I teraz dzwonią do mnie ludzie z całej Europy. I słuchajcie, dla mnie wspaniałym momentem, jak ja gdzieś znikam na 4-5 dni, słuchajcie, wyłączam telefon. Po 5 dniach, słuchajcie, włączam telefon z powrotem i cały czas powiadomienia o nieodebranych połączeniach albo dziesiątki SMS-ów do mnie spływają. Odzwaniam w miarę możliwości, ale właśnie tak jak mówię, włączyłem telefon i odezwał się znajomy z Colorado, potem z Waszyngtonu, później z Hiszpanii, z Norwegii, z Nowej Zelandii, także to pozdrowienia dla Was wszystkich. Najdalej kolega, który zadzwonił, to z Australii, także też pozdrowienia dla Darka. Słuchajcie, Wasze relacje są dla mnie przerażające, to co mówicie, właśnie związane z tą izolacją. Także nie wiem, ja po prostu nie wiem, jakie rady mam udzielić. Ja po prostu żyję tak, jak Wam cały czas mówię. Cały czas jestem aktywny, cały czas wychodzę, cały czas staram się być gdzieś poza, słuchajcie, tym systemem telewizyjno-internetowym. Jedyna łączność, jaką mam, to właśnie poprzez tego smartfona, gdzie nagrywam właśnie audycje dla Was. I to jest wszystko. I właśnie, i bardzo dużo ludzi pisze do mnie: panie Darku, zrobimy ściepę na mikrofon, panie Darku, zrobimy ściepę na noktowizor, panie Darku, zrobimy ściepę na cokolwiek. Słuchajcie, stać mnie na takie rzeczy. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek organizuje jakąś zbiórkę, jakiegokolwiek sprzętu dla mnie, to jest oszustem. Bo ja nikogo o takie rzeczy nie proszę, ja po prostu nawet jeżeli ktoś próbuje mi coś przekazać, nie odbieram tego.
Także jeszcze raz, ja nie potrzebuję żadnego sprzętu, nie potrzebuję żadnych zbiórek, a ktoś właśnie do mnie teraz zadzwonił i się spytał, ile ma przelać na konto, bo jakiś tam cwaniaczek, gdzie się w internecie pokazał w komentarzach pod filmami u mnie, że on prowadzi zbiórkę na noktowizor dla mnie. Słuchajcie, to nie jest moje konto, to nie jest człowiek, którego znam, którego upoważniłem do takiej rzeczy. To jest zwykły, normalny oszust, który chce z was wyciągnąć jakąś kasę. Także ja nie prowadzę żadnych zbiórek i nie przyjmuję żadnego sprzętu. I ktoś powie, no panie Darku, jeszcze raz na litość boską, niech pan kupi sobie mikrofon. A ja odpowiem wam tak, dzięki temu, że ten przekaz jest taki lichy, musicie się na tym skupić. Musicie słuchać tego, co ja mówię. To jest może z jednej strony moje takie zagranie, ale to zmusza do słuchania. Nawet moi najwięksi wrogowie muszą w tym momencie wyłączyć cały inny sprzęt, wyciszyć się i słuchać tego, co ja mówię. I to właśnie teraz do moich największych wrogów dociera to, że przez wiele, wiele lat odsłuchiwali oddechy do dechy moje audycje. I w pewnym momencie stali się największą skarbnicą, największym bankiem pitolenia Dariusza Kwietnia. Jest paru takich oszołomów, mają swojego guru, który, słuchajcie, ma największe archiwum. Gdyby kiedyś mnie brakło, kiedy by zablokowali mój kanał, wystarczy się do tego oszołoma zgłosić. Słuchajcie, on ma wszystko. Przez 12 lat, stworzył terabajty danych. Wszystkie moje audycje, wszystkie moje wystąpienia, plus jego urojenia. Także jak mi policja teraz o tym powiedziała, jak mi pokazali to, czym dysponuje ten człowiek, słuchajcie, w pewnym momencie taka konsternacja, że nada, a z drugiej strony poczułem się bardzo dumny, wyróżniony, że jest grupa takich właśnie ludzi, którzy zarchiwizowali moją całą działalność, słuchajcie, dzień po dniu, w zasadzie godzina po godzinie, i jest to materiał na super książkę, może kiedyś po mojej śmierci ktoś na podstawie tego nakręci film albo wyda kilka książek, także to jest super. Także właśnie, jeżeli chodzi o przekaz, chodzi o zbiórki jakiekolwiek na rzecz wsparcia Dariusza Kwietnia, nie istnieje coś takiego i nie ma. Jeżeli komuś się nie podoba przekaz, jeżeli komuś się nie podoba właśnie dźwięk, wielokrotnie mówiłem, macie super kanały, macie super filmy, proszę bardzo, możecie sobie tam oglądać, ja nikogo do tego nie zmuszam. Tak samo jak ktoś mi napisał, że on wycofuje swojego lajka. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, co to są te lajki, o co w tym wszystkim chodzi. Naprawdę ja mogę, jakby się udało, jakby taka była możliwość, słuchajcie, ja nawet bym to wyzerował, żeby tego w ogóle najchętniej przy filmach nie było. Żadnych liczników, żadnych lajków, żadnych łapek do góry. Bo to jest dla mnie bez sensu, dla mnie to jest chore. I właśnie młodzi ludzie, o których mi opowiadają znajomi, tym żyją. Że zamieszczają coś i patrzą, ile będzie polubień, ile będzie innych rzeczy, i się załamują. Nie widzą realnego życia, nie widzą tego, co jest w realu, tylko żyją tym popieprzonym światem internetowym. Ale niestety, wyłączyć wystarczy sprzęt, wyjść na dwór. Tylko ci ludzie już nie potrafią żyć bez tego sprzętu elektronicznego. To jest no po prostu też masakra. I słuchajcie, kolejne cwaniactwo. No dzisiejsza audycja będzie temu poświęcona troszeczkę. Książki. Ta książka, słuchajcie, ją kupiłem za 40 zł. Maksymalnie one kosztowały, tak jak jeden z antykwariuszy wycenił tą książkę, słuchajcie, 150 maksymalnie. Nie płaćcie za tą książkę po 400, 500, 600 czy 800 zł. No to już są złodzieje, którzy takie książki oferują. No poczekajcie chwilę, no jeżeli się uda. Jest tu wydawca tej książki. No ktoś padł na pomysł, żeby się skontaktować, bo to wydawnictwo jeszcze istnieje, bo to jest państwowe wydawnictwo. Wznowienie tej książki, żeby zrobić. No jakieś tak pismo. Zrobimy może taki ruch społeczny, żeby ileś tam podpisów, no taką akcję byśmy zorganizowali, żeby właśnie do tego wydawnictwa, to jest PWN, wystąpić z taką petycją o dodruk tej książki. Może to jest możliwe, no może udałoby się, no słuchajcie, jakby nie było, jest to dokument, jest to wielki dokument. Wielkie zainteresowanie tym jest, jeżeli tu odczytacie sobie, no może ktoś ma większe możliwości, jeżeli ktoś by zorganizował taką akcję właśnie skierowania jakiegoś takiego wniosku, żeby tą książkę po prostu wydrukować, bo jest zainteresowanie, są chętni, niech wydrukują, słuchajcie, nawet 5000, no może za dużo, no 1000 na początek, jakby się udało, i
Kasa na pewno by się znalazła, ale nie 500, 600 czy 800 zł. No to już jest złodziejstwo. To są złodzieje. Tak samo za każdą książkę, którą ja polecam. Słuchajcie, czy to będzie Anus Mundi, czy to będą Płonące Lazarety, czy co inna książka. Słuchajcie, wydana w latach 70. Ich cena, taka właśnie antykwaryczna, to jest 25, 30, maksymalnie 50 zł. Nie więcej, nie dajcie się oszukiwać, po prostu ja wiem, że każdy chciałby taką książkę mieć, każdy chciałby taką książkę przeczytać, no ale jakieś granice, słuchajcie, absurdu są, których nie wolno przekroczyć. Tak samo jak za ten notes bajerowski. Słuchajcie, kiedyś ktoś proponował mi, powiem konkretnie, szalony koparkowy za mojego bloga 20 tysięcy. Na początku, jak on jeszcze nie istniał w internecie, ten człowiek, jak nie miał zielonego pojęcia, że można coś takiego prowadzić, proponował mi 20 tysięcy. Za bloga, którego kiedyś prowadziłem, maksymalna cena była, słuchajcie, chyba tam 45 tysięcy złotych mi za to zablokowali. Oczywiście zaproponowali. Oczywiście z tego nie skorzystałem. Za kanał na YouTubie proponowano już, nie pamiętam jaka to była kasa, ale też parę dziesiąt tysięcy. A za ten notes, słuchajcie, pokazuję tu, o. Człowiek zaproponował mi, i tutaj rzucę cenę, 50 tysięcy złotych za to, że on to ode mnie odkupi, że tu jest recepta na super życie, że tu jest recepta, słuchajcie, na zdrowie, że tu jest recepta na wszystko. Słuchajcie, jest to podręcznik taki farmaceutyczny, jak się leczyć, jak zdrowo żyć, słuchajcie, jak korzystać z pewnych leków, ale to jest podręcznik z 1934 roku. Wydany dla aptekarzy, wydany dla jakichś tam lekarzy takich siowych, żeby po prostu wiedzieli ludzie, jak się po prostu leczyć. No, akurat mi się otworzyło na tej stronie. Jak używać różnego rodzaju preparatów. Każdy posiadający taką książeczkę mógłby po prostu sobie gdzieś tam, no, świadczyć usługi dla ludności. Ten człowiek w momencie, kiedy mu odmówiłem, powiedział, że zdobędzie ten notes, nieważne w jaki sposób, ale on go zdobędzie ode mnie. Mało tego, posunął się do tego stopnia, że zgłosił na policji, że ja leczę z COVID-a za pomocą tego notesu. Człowieku, nie zdaję sobie chyba sprawy z konsekwencji, jakie treści grożą za to. Za te fałszywe, za ten fałszywy donos, za te wymysły i inne bzdury. Mało tego, skontaktowałeś się z człowiekiem, który policji jest doskonale znany. Jego strona, słuchaj, też jest doskonale znana. Także jest to bardzo przykre. Jest to po prostu dla mnie, nie wiem, jakieś takie nawet uwłaczające godności ludzkie w pewnym momencie, do czego ludzie są w stanie się posunąć. I teraz właśnie te donosicielstwo. To jest taka już nasza cecha, właśnie teraz wynoszona na piedestały przez rządzących. Słuchajcie, na zasadzie czytać, pisać nie za bardzo, podpierdolić, proszę bardzo. To jest właśnie domena tych ludzi, że to są ludzie prości, są to ludzie, których życie legło w gruzach, to są ludzie, którzy są pozbawieni jakichś, nie wiem, swojego życia, a jedyną ich teraz taką iskierką, dającą jakieś tam, nie wiem, bodźce, jest właśnie donosicielstwo. I to, co się teraz, słuchajcie, dzieje, to jest po prostu masakra. Mam kilku znajomych, którzy mają ośrodki jakieś tam wypoczynkowe, mają jakieś tam agroturystyki. To, co oni mi opowiadają, słuchajcie, ludzkie pojęcie przechodzi. Zamiast się solidaryzować, zamiast gdzieś tam ze sobą, tak jak my stworzyliśmy pewien taki mały świat, mikroświat, że rozumiemy się, że wspieramy się nawzajem, takich grup w Polsce jest bardzo dużo, jest masa ludzi świadomych, którzy potrafią gdzieś tam się spotykać i żyją normalnie. Ale no niestety, żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie po prostu już donosicielstwo to już zaczyna być sportem narodowym. Mieszkańcy donoszą na siebie, lokatorzy w budynkach donoszą na siebie, dzwonią do sanepidu, dzwonią na policję i donoszą. Donoszą właśnie w takich sprawach, słuchajcie, jak ten notes. On nie ma żadnej cudownej mocy, tam nie ma w tym notesie, słuchajcie, receptury na jak leczyć COVID-a. Są, owszem, pewne zmianki, jak zdrowo żyć, jest podana też dieta, w jaki sposób, słuchajcie, można normalnie funkcjonować. I ja takie diety przestrzegam. Kilka lat temu zrezygnowałem z alkoholu, słuchajcie, i to jest podstawa teraz tego, że ja mam taką kondycję, że stanąłem na nogi, słuchajcie, i to jest właśnie to.
Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, słuchajcie, alkohol jest najgorszym waszym wrogiem. Wiem, o czym mówię, doświadczyłem tego. A niestety, w izolacji, siedząc właśnie w mieszkaniu, co najlepiej browara, biniacha jakiegoś, jakąś tam baśkę sobie skręcić i jesteśmy zadowoleni. Nie, to jest po prostu pogłębiające się. To jest gorsze, słuchajcie, niż ten cały pieprzony COVID. Alkoholizm. To, co teraz się, słuchajcie, dzieje. I właśnie w tym notesie jest między innymi podane, że alkohol, słuchajcie, niszczy i rujnuje. Wiem, co mówię. Po całą stanowczością będę to powtarzał. Miałem problem, ale udało się. I wiem, że większość moich kumpli, którzy po prostu poszli dalej tą drogą, są teraz pod kreską. Jest im coraz gorzej. Od kilku miesięcy nie zarabiają, tylko chleją. A to nie jest droga dobra. I tak reasumując właśnie to, co teraz po kilku dniach, słuchajcie, naprawdę takiego zresetowania się, wyciszenia, powrót do rzeczywistości, powrót do takie zderzenie się z tą rzeczywistością. Ale niestety trzeba. Trzeba wrócić do cywilizacji, trzeba zarabiać pieniądze, trzeba normalnie żyć i normalnie funkcjonować. Jednak ja jestem zadowolony w pewnym sensie, w zasadzie nawet nie w pewnym sensie, jestem zadowolony z tego, że udało mi się przebrnąć przez ten cały teraz ten kryzys, można powiedzieć, z podniesioną głową. Że jakoś cały czas daję sobie radę. Nie tylko ja, ale osoby, które są wokół mnie. Dajemy sobie radę, patrzymy optymistycznie na to wszystko i przede wszystkim komunikaty, które do nas docierają, są optymistyczne. Z jednej strony waląca się gospodarka. Doprowadzili właśnie do tego, że jutro mogę być bezrobotnym. Jutro czy pojutrze, nie wiem jak to będzie dalej, ale jest, są ludzie, na których mogę polegać. Wiem, że oni mogą liczyć na mnie, ja mogę liczyć na nich. Także tego też wam życzę, żebyście po prostu znaleźli w swoim otoczeniu gdzieś właśnie takich ludzi, żebyście przestali żyć tylko i wyłącznie tymi plotami internetowymi, żebyście przestali słuchać jakichś nawiedzeńców, no ja też do takich należę, wieszczących koniec świata, ale niektórzy naprawdę przeginają już pałę i przede wszystkim wyciągają od was pieniądze. Jeżeli jakiś wróżka, wróżbita, dyndadełkowiec, płaskoziemca, covidianin ma kanał i od razu żebrze do was o pieniądze, że dzięki wam ten jego kanał istnieje i on pierdzieli wam jakieś kocopoły, podkręca was strach, waszą beznadziejność, a wy mu jeszcze za to płacicie, no proszę, to jest pozbawione w ogóle sensu. No spotkałem teraz takiego płaskoziemcę, no znamy się kilka lat, nie mieliśmy ze sobą kontaktu tam chyba 3 czy 4 miesiące, bo on się zamknął, wstąpił do Bractwa Foliarzy, też w tej aluminiowej czapeczce łaził przez jakiś czas, ale w końcu dojrzał, wyszedł z domu, zaczęliśmy rozmawiać, no i jego jeszcze jakoś zniosę. Wtedy jego teoria o płaskiej ziemi, o tym, że no to zadałem mu kiedyś pytanie, nie tylko jemu, bo byłem na spotkaniu takich płaskoziemców. Mówię, no dobrze, mówię, słuchaj, leciałem, mówię, samolotem. No tak, bo to, co widziałeś za oknem, to szyby, te bulaje, co są, to są właśnie monitory telewizyjne. No widziałeś to, co chcieli, ty w zasadzie się nie oderwałeś od ziemi, bo loty są niemożliwe. No mówię, no dobra, okej. Kiedyś jako młody człowiek miałem okazję skoczyć ze spadochronem, no i widziałem okrągłość ziemi. Widziałem, że to jest... Nie, to było złudzenie, bo miałeś gogle i te gogle już tak, mówię, no ja pierdzielę, mówię, w 89 roku, mówię, no gogle takie, no to technologia. Mówię, dobrze, mówię, słuchaj, mówię, ja jestem świrem na punkcie lotów balonowych. Jak tylko mam możliwość, latam balonem. No i pierwszy taki największy lot, jaki odbyłem, to było właśnie w Tucznie 8 lat temu. Przeżycia po prostu niesamowite. Nie zdecydowałem się wtedy na lot paralotnią, aczkolwiek żałuję i może jeszcze to się wydarzy. No i mówię, jak mi wytłumaczysz właśnie to, że leciałem balonem, nie miałem żadnych gongli, nie było żadnych szyb, nie było niczego. Wznieśliśmy się, już nie pamiętam, to chyba było 2200 metrów albo 2500 metrów, jakoś tak na tej wysokości żeśmy byli. Mówię, i słuchaj, idealnie było widać, piękny zachód słońca był, mówię, i było widać właśnie te załamanie ziemi. Nie, no to była jakaś psychoza. No dobra, tego gościa toleruję, gadamy sobie, lubię z nim dyskutować, nie tylko jego, ale tych innych, te teorie moje też są szalone, te, które ja opowiadam o hybrydach.
te, co ja mówię właśnie o nazistach, no się pogrywamy, jest wszystko okej. Ale słuchajcie, nie mogę zdzierżyć osób, które negują istnienie komór gazowych. Jak ja słyszę takich ludzi, że to jest kłamstwo, że to jest tylko hollywoodzka propaganda, albo że wszystkie obozy oświęcimskie zostały zrównane z ziemią, mówię, człowieku, to weź książkę, nawet nie, pojedź do Oświęcimia. Murowany obóz w Oświęcimiu, jak stał, tak stoi. Ani jeden budynek nie został wyburzony. Wszystkie 24 budynki stoją. Przejdzie się aleją między 10 a blokiem 11. Staniesz sobie koło ściany śmierci, może poczujesz. Przejdzie się między drutami, które też nie zostały wyburzone i nie zostały odtworzone w sposób hollywoodzki. Pomyliły ci się. Nie ma obozów oświęcimskich. Jest tylko obóz w Oświęcimiu i jest drugi obóz w Birkenau, czyli Brzezinka. Tam były baraki drewniane na fundamencie właśnie kamiennym, ceglanym. Tam owszem, baraki zostały spalone, zniszczone, ale część jeszcze się uchowała. I komory gazowe Niemcy, zacierając ślady, wysadzili w powietrze. I te ruiny są do dzisiaj. A pierwsza komora gazowa, która była i funkcjonowała właśnie w Oświęcimiu, jest do dzisiaj. Pierwsze krematorium malutkie też do dzisiaj jest. Także jak ja słyszę takich ludzi, słuchajcie, nie, no tego się nawet nie da komentować. Negują przede wszystkim istnienie czegoś takiego, że nie było czegoś takiego, że to jest kłamstwo. To jak na przykład moja ciotka też kłamała, to ona miała wytatuowany numer na ręce, widziała śmierć swojej rodziny, która była wprowadzana do komory gazowej. Później była z drugiej strony, w momencie kiedy te zwłoki były wynoszone, przewożone, przenoszone do krematorium i były spalane, to co, ona też kłamała? Wszyscy ci, którzy mi o tym opowiadają, mój sąsiad, który przeżył Auschwitz, który przeżył Grozrozen, też sobie to wymyślił, to też było kłamstwo? Setki tysięcy innych ludzi, którzy te piekło przeżyli, to oni też kłamali, bo teraz jakiś popieprzony osioł twierdzi, że nie było takich wentylatorów, żeby wietrzyć tą komorę gazową. Komorę gazową wietrzyło się w taki sposób, że otwierało się drzwi wlotowe i wylotowe i ten gaz się wtedy wydostawał. Obsługa pracowała w maskach przeciwgazowych. To jest niemożliwe, żeby zagazować 200-300 osób, a 1000 osób. Były komory. Nie, gdyby Niemcy wygrali II wojnę światową, słuchajcie, do dzisiaj ci, którzy by przeżyli, mówiliby po niemiecku. Wymordowaliby praktycznie całą Europę. Plany właśnie rozbudowania Brzezinki, Birkenau na 46-47 rok były gigantyczne. Tam by dziennie nie spalano 10-15 tysięcy ludzi, a może by już poszło nawet setki tysięcy. To jest przerażające, no brak słów, ludzie, ogarnijcie się, jeżeli wy, Polacy, nazywacie się Polakami, negujecie takie rzeczy, to niestety reset jest potrzebny. Jeżeli wasza prawda kiedyś wygra, jeżeli wy wygracie z tymi swoimi bredniami, ja owszem, też pitole głupoty, też opowiadam jakieś rzeczy niestworzone, ale nigdy nie poddałem wątpliwość istnienia Holokaustu, nigdy nie poddałem wątpliwość istnienia zbrodni niemieckich na narodzie polskim i nigdy nie poddałem istnienia tego mordu stalinowskiego i hitlerowskiego. Owszem, w okresie międzywojennym też mordowano. Przed I wojną światową, w czasie I wojny światowej, podczas zaborów zawsze mordy, gwałty zawsze nam towarzyszą. Jak długa jest historia właśnie ludzkości, zawsze to istniało. Czy to będzie chrześcijaństwo, czy to będzie prawosławie, czy to będzie jakakolwiek inna wiara, zawsze mordowano w imię Boga. Zawsze były wojny religijne, zawsze o coś się bito, ale to, co było, przemysł właśnie taki zbrodniczy, fabryka zagłady, fabryka zbrodni, którą stworzyli Niemcy, tego się nie można negować. To jest to po prostu, nawet nie powiem, że odrażające. Wiem, że ci ludzie nie będą się godzili z moimi słowami, wiem, że mnie znowu zaatakują, wiem, że znowuż będą jakieś dowodów będą, słuchajcie, wyciągali. Dla mnie największym dowodem, Biblią, jeżeli chodzi o zbrodnie i istnienie właśnie obozów i innych rzeczy, właśnie jest ta książka, która dokumentuje istnienie obozów koncentracyjnych, komór gazowych, pieców krematoryjnych. Mało tego, nazwa ThyssenKrupp na drzwiczkach, to jest bardzo wymowne, na drzwiczkach krematoriów w Auschwitz, w Dachau, w Sachsenhausen, w Bergen-Belsen, tam są jeszcze do dzisiaj te
piece, na których właśnie ta nazwa jest. A ta firma do dnia dzisiejszego normalnie sobie funkcjonuje. I teraz na sam koniec właśnie takie podsumowanie. Jeżeli my poddamy wątpliwość właśnie to, co było, jeżeli zanegujemy II wojnę światową, jeżeli zanegujemy ludobójstwo, słuchajcie, do czego my możemy się spodziewać po tym społeczeństwie, które teraz siedzi przy komputerach, po tych młodych ludziach, którym się teraz robi z mózgu sieczkę. Już wspominałem wam o armiach dzieci. Poczytajcie sobie o Czerwonych Kmerach, o Pol Pocie. Poczytajcie sobie o tym, co to było. Poczytajcie sobie o armiach afrykańskich, w których szeregach były dzieci. Poczytajcie sobie o Hitlerjugend, o fanatykach z Hitlerjugend. Także to, jeżeli teraz by doszło do takiej eskalacji, jeżeli to te zamknięcie, izolacja będzie trwała dłużej, ci młodzi ludzie będą pozbawieni całkowicie empatii, będą pozbawieni całkowicie uczuć. To będą maszyny. I wystarczy później tylko jakaś ideologia, wystarczy jakiś mały Adolf albo wystarczy jakiś mały Józef i pociągnie te rzesze za sobą. Moje pokolenie już można powiedzieć jest na wymarciu, ja już jestem stary. Pokolenie, które jest starsze ode mnie, w zasadzie już się nie liczy. Nie jesteśmy autorytetami. Autorytetami są jacyś porąbańcy, słuchajcie, którzy zatracili swoją tożsamość płciową. Bo inaczej tego nie nazwa. Oni kreują rzeczywistość. Oni pokazują tym młodym ludziom, jak mają to wszystko do końca spieprzyć, żebyśmy jutro się obudzili naprawdę w innej rzeczywistości. A jaka ta będzie rzeczywistość? Strach pomyśleć. Nie boję się tego, co nam fundują właśnie teraz politycy. Bo wychodziliśmy z różnych opresji i gospodarkę można odbudować, można prędzej czy później stanąć na nogi. Ale właśnie młode pokolenie, te, które teraz jest izolowane, te, które jest indoktrynowane, te, które w zasadzie jest programowane, to, co one nam zafunduje za kilka lat. Tak jak powiedziałem, moje pokolenie i starsze, my już jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, dinozaurami. Z naszym zdaniem mało osób się liczy młodych. W ogóle jest ciężko dotrzeć do 14-15-latka. To jest naprawdę już hermetyczne społeczeństwo i takie pytanie, w jaki sposób można jeszcze do nich dotrzeć? Politycy są odrealnieni, wiadomo, oni żyją w zupełnie innym świecie, oni to gadają, nie wiem, w taki sposób, że ja tego w ogóle nie rozumiem. Albo dzisiaj mówi 5 razy to samo, ale innym językiem i ja wieczorem nie mam zielonego pojęcia, co ten polityk rano powiedział. A następnego dnia zaprzecza temu, co powiedział wczoraj, a jeszcze raz zakładając, że jutro powie to samo, tylko przerobione inaczej. I to będzie na zasadzie, że kłamstwo wypowiedziane dzisiaj staje się jutro prawdą, a prawda powiedziana dzisiaj będzie jutro kłamstwem. I to jest taka sieczka. Wszyscy się już w tym pogubili. I teraz taka moja prośba. Jak macie gdzieś tam właśnie tych młodych ludzi wokół siebie, gdzieś, albo tu młodzi ludzie słuchają mnie też, bo z tego, co się orientuje, jest bardzo duża rzesza młodych ludzi. Słuchajcie, zainteresujcie się swoim młodszym rodzeństwem. Tym, które spędza przed komputerem, no bo jest zmuszone do tego, kilkanaście godzin dziennie. Są przypadki, bo słyszałem nawet o tym, że młodzi ludzie siedzą w pokoju, nawet na obiady już nie wychodzą. Rodzina im zanosi obiad do pokoju, po kilku godzinach przychodzą, obiad jest nietknięty, bo młody człowiek jest pochłonięty, słuchajcie, w komputerze. Także jeżeli macie tą możliwość, zabierajcie ich na spacery. Starszych poproście, że ja wiadomo, rodzice, którzy pracują albo też mają swoje problemy, no jeżeli ktoś siedzi w domu, ktoś jest zestresowany, też zrzuca swoją frustrację na dzieci. Nie daj Bóg, żeby usłyszało takie dziecko od swojego rodzica, słuchaj, ty jesteś winny tego, że ja straciłem pracę, bo ja nie mogę pracować, bo ty musisz odrabiać lekcje. Dlatego nie mamy pieniędzy, dlatego jest nędza w domu. Słuchajcie, zamiast takich słów, wyjdźcie z domu. Pójdźcie na spacer. No, co można jeszcze zrobić? No, rozejrzeć się dookoła, słuchajcie, i podjąć jakąś decyzję, co robić dalej. Ja w zasadzie codziennie rano, jak wstaję, planuję inaczej. Nigdy nie planuję sobie dnia następnego. Codziennie rano, jak wstanę, nie mam żadnego schematu ułożonego. Życie mi ten schemat pisze. Idę do pracy, wracam do domu i właśnie co w tym momencie. Mogę usiąść sobie przed komputerem, którego nie mam. Mogę sobie włączyć telewizor, też go nie mam.
Siadam przeważnie przed książkami. Biorę książki, wertuję książki, ale jak tylko mam możliwość, słuchajcie, ktokolwiek zadzwoni, od razu jestem w terenie. Nawet sam. Tak samo, ładuję się, wsiadam w najbliższy pociąg, który gdziekolwiek jedzie. Słuchajcie, wyjeżdżam 20-30 km poza miasto. Połażę po lesie, wracam z powrotem do domu, wracam do życia codziennego. Uciekam od tego. Słuchajcie, unikam rozmów. Unikam polityki. Rozmów właśnie dotyczących, jak ta szczepionka będzie wyglądała, jak będzie wyglądało szczepienie. Słuchajcie, bo ta toksyna jest jeszcze gorsza, słuchajcie, niż ta zaraza. Tą toksynę sami produkujemy. Ten jad, który w nas się zbiera, słuchajcie, zatruwa nasze życie. Przede wszystkim w zdrowym ciele zdrowy duch. I w drugą stronę. Jeżeli jest zdrowy duch, będzie i zdrowe ciało. Także nie można się, słuchajcie, gnoić. Ten podręcznik pokazał mi parę rzeczy. No i teraz mnie namawiają znajomi, żeby go w PDF-ie opublikować, żeby go wydrukować. No i co? Znajdzie się jakiś cwaniaczek, który zacznie tym handlować? Tak samo, a właśnie, bardzo ważne. Nie wydałem jeszcze Bartnika i to, co teraz krąży gdzieś już w sieci, to nie jest moja książka. Jest to plagiat tego, co ja wam przeczytałem, słuchajcie, na początku pandemii. Nie mam z tą książką nic wspólnego, mimo że na okładce jest moje zdjęcie, jest niby mój autograf, słuchajcie, ja z tą książką nie mam nic wspólnego. Także jak będę wydawał książkę, a to może nastąpi kiedyś po mojej śmierci, to ja już was nie powiadomię, ale na pewno gdzieś tam jakaś informacja będzie. Jeżeli będę chciał książkę wydać, na pewno was o tym powiadomię, aczkolwiek książek kilka napisanych jest. Na przykład kilka spisanych takich notesów. Jest to lektura, do której sam siadam. Słuchajcie, to są zapiski z kilkunastu lat. No, najstarszy to już ma 22 lata. Są tu zapiski z imprez, są tu wspomnienia ludzi. Także naprawdę, materiału jest bardzo dużo. Teraz 3 dni w zasadzie tak sobie siedziałem. Poczytałem te notesach, sobie poczytałem. Słuchajcie, stare te wspomnienia sprzed 10-11 lat. No po prostu świat się zmienił. To jest zupełnie co innego. Od czasów, kiedy żeśmy rowerem jeździli po dachu starego PRL-u i skakaliśmy z dachu do Żabnika, do Dariusza Kwietnia, który teraz mówi, że nie pije. No to jest po prostu droga holendarna. To jest po prostu coś niesamowitego. Od imprez do takiego no nie powiem, że w pełni ustatkowanego życia, ale spokojniejszego życia niż było. I patrzę z perspektywy właśnie na ten czas przeszły i ten, który jest teraz. Uważam, że nie zmarnowałem tego czasu. Każda nauka, którą się wyciąga, to jest najważniejsza. Najważniejsze, że wyciąga się wnioski. Najważniejsze jest to, że potrafimy powiedzieć przepraszam. Tych, których osobiście nie przeprosiłem, mailowo przepraszałem, to znaczy SMS-owo bądź telefonicznie za głupoty, które kiedyś popełniłem. I to jest proste. To nic nie boli, słuchajcie, to nic nie kosztuje. Także warto czasami, właśnie nawet teraz jest taki moment, że warto się trochę zastanowić i powiedzieć przepraszam. No, odwalałem jakiś tam głupot. Było to pod wpływem alkoholu, coś powiedziałem, coś zrobiłem. Sorry, nie da się raz wypowiedzianych słów cofnąć. Ale można za nie przeprosić. Jeżeli ktoś przyjmie przeprosiny, okej, super, kamień serca spadnie. Ale nawet samo to, że powiemy przepraszam, też spadnie kamień serca. Także nie da się żyć w przyszłości, zapominając o przeszłości. Nie da się zapomnieć tego, co zrobiło się wczoraj. Trzeba po prostu pewien taki rachunek sumienia zrobić, pewne takie rozliczenie i to ułatwia życie. Uwierzcie mi, że naprawdę łatwiej się wtedy żyje. Lista osób do przeproszenia u mnie jest jeszcze bardzo długa. Nie ukrywam, że nie. Także czas działa na moją korzyść. Także za każdym razem, kiedy się tam z kimkolwiek spotykam, jeżeli uznamy, że kogoś gdzieś tam w jakiś sposób uraziłem, po prostu przepraszam. Jeżeli ktoś przebije piątkę, nie ma problemu. Jeżeli nie, nastawia mi obuw, ma rację. Jeżeli mnie na przykład potraktuje z liścia, też ma rację. No nie pamiętam czasami, co się działo, słuchajcie. Także to jest właśnie życie. I teraz właśnie tak, moje jakieś tam rozterki, czy one mają w ogóle znaczenie w porównaniu z tym, co teraz się dzieje z waszym życiem? Nie wiem, każdy jest kowalem z nas swojego życia. Jednak zawsze wracam do słów, które kiedyś usłyszałem, że stary ojciec już dawno utkał sukno naszego życia.
I nieważne, co będziemy robili, ten splot już będzie z nami do końca. Także, no właśnie, jakże. No nie będę po prostu wam dzisiaj więcej truł, także witam was po kilku dniach właśnie spędzonych w lesie, w takim resecie. Powrót do rzeczywistości, dużo się dzieje, dużo się będzie działo, także do usłyszenia i do zobaczenia.